Chciałbym, żebyśmy poruszyli temat, który trochę zapowiedziałem, a mianowicie jak to jest z tymi uzdrowieniami, cudami. Czasami się modlimy o to, wielu ludzi się skarży, że Bóg nie działa. Jeszcze inni mówią, no przecież jest napisane, że mamy się modlić, więc jeżeli się modlimy, a nic się nie dzieje, no to winien jest ten, nad którym się modlimy, bo on jest niewierzący. O, to jest naprawdę znakomite rozwiązanie, ponieważ wiadomo, że wina spada nie na tego, który wyciągnął ręce i położył je na kimś, tylko na tego biedaka, który już ma tak ciężko, że jak mu się jeszcze dołoży parę kilogramów, to już nie ma znaczenia. Spróbujemy spojrzeć do Bożego Słowa, co ono mówi na ten temat. Ja myślę, że chyba, tak mam wrażenie, że tak przygotowując dzisiejsze rozważanie, takie mam wrażenie, że wielu z nas po prostu zastanowi się 5 razy, nie 2 razy, 5 razy, zanim wygłosi no niepotrzebne zupełnie opinie, które są szkodliwe, a czasami bardzo bolesne dla ludzi, którzy przecież mieli pewne pragnienia, mieli nawet potrzeby pewne, bo rzeczywiście byli chorzy, bo rzeczywiście byli zniewoleni, a nic nie pomagało. Bardzo wielu ludzi opiera się na pewnym fragmencie z Ewangelii Marka, z 16 rozdziału i cytują to. Ja też zacytuję. 16 rozdział, 15 do 18. I mówią, tak tu jest napisane. No to przeczytajmy, jak tu jest napisane. I rzekłbym, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Tak, zaraz się odezwą. Niektórzy wielbiciele moich kazań powiedzą, że jestem kontynualistą. Tak, jestem. Jestem kontynualistą. Wierzę, że Bóg się nie zmienił. Mój Bóg działał przez całą wieczność, działa również teraz i będzie działał wtedy, kiedy wszystko się skończy. Bo jest Bogiem po prostu. Powiedzmy sobie uczciwie, robi co chce. Ale robi, a nie śpi. Co jest napisane w tym fragmencie, który przeczytaliśmy? Jest napisane, czy zostało napisane, że tym, którzy uwierzą, będą towarzyszyły pewne znaki. No i tu jest klucz. Klucz do tego, żebyśmy dobrze zrozumieli to przesłanie z Ewangelii Marka. My mamy pretensje do tego, że pewne rzeczy w życiu naszym czy w naszej służbie się nie dzieją, ale może najpierw dobrze byłoby spojrzeć na własne życie i dobrze było może się zastanowić, czy naprawdę jestem człowiekiem wierzącym. Nie, że mi się wydaje, nie, że ja tak uważam, tylko musi być jakiś próbnik. Musi być jakiś sposób na to, żeby sprawdzić, czy jestem człowiekiem wierzącym. Czy jest taki sposób, żeby to sprawdzić? Bo to jest ważne pytanie. Otóż jest. W jaki sposób sprawdzamy, czy jestem niewierzący? Patrzymy do Słowa Bożego i patrzymy, co Słowo Boże mówi na temat naszej wiary. Co Słowo Boże mówi o mnie? Co Słowo Boże mówi na temat moich czynów? Co Słowo Boże mówi na temat owoców, które wydaje ja jako człowiek uważający się za wierzącego? Jeżeli ten pierwszy test damy pozytywnie, no to wtedy możemy zacząć się zastanawiać nad dalszymi krokami, które w jakiś sposób, mam nadzieję, wyjaśnią nam, jak z tych darów, jak z tych błogosławień skorzystać. Bo przecież one są dla Kościoła. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że są dla Kościoła, ale też nie ma najmniejszej wątpliwości, że fakt, iż są dla Kościoła, nie jest automatycznie zaprogramowany. Niby jak ktoś ma się dziać? Mam legitymację włożyć sobie do kieszonki, w której zapisano, że jestem członkiem tej czy innej społeczności i już wszystko się dzieje? No nie, tak to się nie dzieje.
Myślę, że z pokorą trzeba też przyznać, musimy to przyznać, że wielu ludzi zasiadających w kaplicach, wznoszących ręce do góry, modlących się, śpiewających pieśni, to niewierzący ludzie. To jest prawda. To są ludzie niewierzący często. To oczywiście jest bardzo smutne, ale prawdziwe. Dlaczego nic się z tym nie robi? Myślę, że jest jedna przyczyna bardzo ważna. A mianowicie, podobno, podkreślam podobno, jest tak mało nawróceń, że ludzie prowadzący kościoły, pastorzy bardzo dbają o to, żeby nikogo nie urazić. No bo im odejdzie jeden, drugi, trzeci. No i co? Nieszczęście. Nie wiem, czy to jest mądre takie postępowanie. Znaczy, generalnie uważam osobiście, że jest niemądre. Robi się krzywdę takim ludziom, bo utrzymuje się ich w przekonaniu, że są wierzący, a nimi nie są. A z drugiej strony we wnętrzu Kościoła utrzymuje się, można powiedzieć, taką swoistą blokadę, ponieważ ci ludzie nie są zainteresowani zmianami w swoim życiu, a w związku z tym będą nieustannie obruszali się na wszelkie możliwe zachęty, w cudzysłowie, czy wskazówki, że coś należy w swoim życiu zmienić. I w ten sposób niestety zbory zamieniają się w punkt usługowy, gdzie świadczy się usługi religijne dla ludności. Ale to nie jest wtedy Boży Kościół. I często ci ludzie mają pretensje, że u nich pewne rzeczy się nie dzieją. No nie dzieją się. Panie, nie dzieje się. No czemu się nie dzieje? Przecież Biblia mówi, że ma się dziać. No to zobaczmy. Chciałbym, żebyśmy sobie zrobili taki skondensowane nauczanie na podstawie jednego fragmentu Bożego Słowa, które pomoże nam zrozumieć, dlaczego pewne rzeczy się dzieją lub nie dzieją. Bo łatwo jest powiedzieć, że coś jest B. Łatwo jest krytykować. Ale o wiele trudniej jest pokazać drogę wyjścia. I Biblia nam pokazuje drogę wyjścia i właśnie z tej drogi wyjścia chciałbym, żebyśmy dzisiaj wszyscy skorzystali i zorientowali się, co tak naprawdę w naszym życiu się dzieje, albo może co się nie dzieje, bo to też jest przecież możliwe. Otworzymy sobie Ewangelię Mateusza. Jeżeli ktoś ma Biblię, to byłoby miło, a jak nie, no to musicie później sobie to wszystko sprawdzić, bo jak nie macie Biblii, to nie wiecie, że czy ja czytam to, co tam jest napisane, czy sam sobie wymyślam coś. Ewangelia Mateusza, 17 rozdział. W tym 17 rozdziale są wersety od 14 do 18, no powiedzmy do 21, które przeczytamy na początek. Ten fragment na początek przeczytamy i zastanowimy się, co z tym zrobić. I gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę. I przywiodłem go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić. A Jezus odpowiadając rzekł: o rodzie bez wiary i przewrotny. Zwróćmy uwagę, co Pan Jezus mówi o swoich uczniach. O rodzie bez wiary i przewrotny. Jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie mi go tutaj. To nie są miłe słowa, to są słowa nagany. Jeżeli Jezus gani swoich uczniów, to musi być tego przyczyna. Zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Uczniom nie dawało to spokoju, więc przystąpili do niego na osobności, tak żeby nikt nie słyszał, nikt nie widział i powiedzieli: dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? A on im mówi: dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy,
to powiedzielibyście tej górze: przenieś się tam, a przeniesie się. I nic niemożliwego dla was nie będzie. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Zgódźmy się do tego, że wypowiedź Pana Jezusa jest dosyć trudna do przyjęcia. Bo Pan Jezus mówi tak: gdybyś miał wiarę, to ta góra na twoje słowo zostanie przeniesiona. Możesz ją podnieść i wrzucić do morza. To jest bardzo ciekawe, co Pan Jezus powiedział. Pan Jezus się bawił z uczniami? To jakaś była szarada? O co mu chodziło? Dlaczego taka odpowiedź? Ja wam powiem z mojego dawnego czasu, kiedy się nawróciłem, też do tego dotarłem. I kiedy dotarłem do tego miejsca, myślę sobie, pamiętam, o co w tym chodzi? To jak tak? Jak na te góry patrzę, mieszkam w górach, to tak mogę sobie nimi żonglować? Tak mogę sobie przerzucić tam, tu? Nie rozumiałem tego. Nikt nie umiał mi tego wyjaśnić. Tłumaczeń przez te pierwsze lata było tyle, że już mi głowa pękała, już nie wiedziałem, które prawdziwe, a które nie. I oczywiście nic nie działało, żeby było jasne. Musiało minąć lata, żebym zobaczył to, co tu jest i tak napisane. Pan Jezus, powiem, pokazuje drogę wyjścia. Mówi mi, ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Jaki rodzaj? Jeśli sięgniemy do greki, to w Grece zapisano tutaj takie ciekawe słówko, genos. To samo słówko znajdziemy w liście do, pierwszym liście do Koryntian, wtedy, kiedy dwukrotnie listem wspomina o językach. I wtedy mówi o genos różnych języków, o rodzajach różnych języków. Co nam to mówi? To nam pokazuje, że to, na co patrzymy, to, co my jako ludzie jesteśmy w stanie spostrzec z naszymi zmysłami, nie musi być tym, czym jest w rzeczywistości. Na tym polega problem. Uczniowie patrzyli na chorego człowieka i myślą sobie, on jest chory. On jest chory, no to skoro do nas go przyprowadził, no to będziemy go uzdrawiali. Ale jak go będziemy uzdrawiali? No tak jak to robi mistrz, prawda? Patrzyliśmy wielokrotnie, jak Jezus uzdrawiał, no to zrobimy dokładnie to samo. Być może nawet używali takich samych słów. Być może nawet było tak, że pewne ruchy, które stosowali, były dokładnie te same. My nie wiemy tego. Ale możemy być pewni, że oni naśladowali swojego Pana. No musieli się trochę namęczyć i nic nie pomogło. Jak nie wyszedł, tak nie wyszedł. Oni nawet nie wiedzieli, czy on wyszedł, czy nie wyszedł, ponieważ nie wiedzieli, z czym mają do czynienia zupełnie. Nie mieli pojęcia. Pierwsza rzecz, która powinna być zapamiętana przez nas, czyli pierwsza nauka wtedy, kiedy mamy do czynienia z człowiekiem, który ma potrzebę. Tak to nazwijmy. Nie wiemy, czy on jest chory. Wygląda na chorego. Ale pamiętajmy, że choroba nie jest równa chorobie. Nie wiadomo, co wywołuje chorobę. Nie wiadomo, jaka jest przyczyna choroby. Bóg nigdy nie leczy objawowo, tylko leczy przyczynę choroby. Bo objawowo nie da się wyleczyć człowieka. Można ulżyć mu, ale nie można go wyleczyć. Bóg dotyka samego sedna problemu. Więc nie wiemy, z czym mamy do czynienia. Człowiek staje przed nami. Powiedzieliśmy, że Bóg uzdrawia. No to on przychodzi i mówi, no to uzdrawiajmy. Więc pierwsza rzecz, o której musimy pamiętać, nie wiemy, z czym mamy do czynienia. To jest pierwsza rzecz. Pamiętam taką historię, którą mi kiedyś opowiedziano. To jest prawdziwa historia. Gdzieś na jakiejś sporej ewangelizacji, gdzie w jakiejś
w jakimś tam miejscu wybuchło przebudzenie. Był taki zwyczaj, że modlono się o ludzi, którzy są w potrzebie. No i chorzy, i ludzie, którzy no, po prostu mieli jakieś problemy duchowe, mieli problemy życiowe i tak dalej, i tak dalej. I ci ludzie stawali z przodu i o każdą z tych osób się modlono, pytając najpierw, co tej osobie jest. No i ludzie tam mówili, tam ktoś chory, ktoś tam ma jakieś problemy psychiczne, ktoś jeszcze miał, powiedzmy, jakieś problemy w małżeństwie. To było publiczne, więc to było na nagłośnieniu. W jakimś czasie, w jakimś momencie podeszła kobieta. I kiedy ona podeszła, no to ją zapytano, co jej jest. A ona mówi, ja jestem chora, mam trzecie stadium raka. No i ludzie, którzy usługiwali, już chcieli ręce nakładać, ale pastor, który stał gdzieś z boku i jakby nie angażował się generalnie w te modlitwy, podniósł głos i mówi, nie. Podszedł do tej kobiety, wszystko dzieje się publicznie i pyta jej, co jej jest. Ona mówi, no mam trzecie stadium raka. A on jej mówi, słuchaj, jeszcze raz zastanów się i powiedz, co ci jest, żebyś wszyscy to usłyszeli, ale dobrze się zastanów. I ona mówi po raz trzeci, mam trzecie stadium raka. A on jej mówi na to, jak wyszłaś do modlitwy, stanęłaś tutaj, to byłaś zdrową kobietą, ale teraz masz trzecie stadium raka. O co chodziło? Chodziło o to, że ta kobieta była dziennikarką, która próbowała zdyskredytować po prostu tych ludzi, podała się za chorą po to, żeby wyśmiać później tych ludzi. Ale Bóg objawił to, przynajmniej temu pastorowi, nie wiadomo czy komuś jeszcze. Objawił tą całą sytuację i ta kobieta rzeczywiście już na sali, już w kaplicy miała znamiona chorej na raka. Z czym mieliśmy do czynienia w tym przypadku? Nasza ludzka naiwność naprawdę czasami kieruje nas w złym kierunku. My bardzo chcemy pomóc. No Biblia mówi, że trzeba to zrobić. Biblia mówi, że należy iść i kłaść ręce na chorych. Nie, Biblia niczego takiego nie mówi. Od razu powiedzmy sobie to wyraźnie. Biblia mówi, że pewne znaki będą towarzyszyły Kościołowi. Że pewne znaki będą miały miejsce pośród wierzących. To jest pierwsza ważna informacja. To Kościół otrzymuje od Boga pewną paletę dedykowanych mu darów. I to jest prawda. To jest prawda, tam są różne dary. Tam są oczywiście te dary charyzmatyczne tak zwane, tak my je nazywamy, ale tam są różne inne dary, jest mnóstwo tych darów. Nie chodzi tylko o te dary Ducha Świętego czy owoce Ducha Świętego, jest tego o wiele, wiele więcej. I Kościół ma to do dyspozycji, żeby tym dysponować wewnątrz siebie. Dalej. Oczywiście, że te dary się pojawiają, ale w jakich przypadkach się pojawiają? Jeśli prześledzimy życie Pana Jezusa, to zobaczymy, że Jego życie i służba to było głoszenie Ewangelii. A więc wszystko, co działo się przy okazji głoszenia Ewangelii, miało potwierdzać głoszone Słowo Boże. I dokładnie tak Biblia mówi o tych wszystkich niezwykłych wydarzeniach. One mają potwierdzać głoszone Słowo. To nie jest zabawka. To nie jest do zabawy. Poza tym, jeżeli one są dla Kościoła, to musimy pamiętać, że jednym z tych darów jest rozeznawanie duchowe. Rozeznawanie duchowe. Powinniśmy modlić się o to, żeby byli w Kościele ludzie, którzy mają dar rozeznawania duchów. To jest bardzo ważna informacja. Zaraz powiem dlaczego. I ludzie, którzy są wysyłani na zewnątrz, czy ich nazwiemy misjonarzami, czy apostołami, to już nie jest istotne, oni powinni być wyposażeni jak najlepiej
nie tylko przez Boga, bo Bóg i dobrze wyposaża, ale też przez Kościół. Czyli powinna być grupa ludzi, która się o nich modli wtedy, kiedy oni służą. Powinna być grupa ludzi, może mniejsza, która się modli cały czas o te osoby, o ich życie. Powinna być grupa ludzi, która będzie dla nich zabezpieczeniem, duchowym zabezpieczeniem, wtedy, kiedy oni idą i głoszą Słowo Boże. Dlatego, że to nie jest indywidualne działanie. To nie jest gimnastyka artystyczna, gdzie wystarczy się dobrze zaprezentować. To jest wspólna praca, wspólna służba Kościoła. I ona, jeśli dotyczy głoszenia Słowa Bożego, jest potwierdzana przez Ducha Świętego darami i cudami, które się pojawiają. Tak, to prawda. To prawda. Wróćmy do historii, którą czytaliśmy. Ta historia jest niezwykle ciekawa, ponieważ uczniowie nie mieli pojęcia, z czym mają do czynienia. Zobaczcie na ten tekst. Oni byli przekonani, że mają do czynienia z chorym człowiekiem. A Jezus im uświadamia, 21 werset, ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez post i modlitwę. Oni nie mieli pojęcia, z czym mają do czynienia. Czy rozumiemy, to jest tak, jakby ktoś wziął kij i poszedł walczyć z czołgiem. No bo trzeba walczyć, no to walczmy. Do każdego rodzaju walki musi być właściwa broń. Musisz wiedzieć, z kim się potykasz. Nie możesz po prostu sobie pójść i z uśmiechem na ustach, bo ja jestem charyzmatycznym chrześcijaninem, będę walczył teraz. No i co z tego wynika? No właśnie to, co mamy. Czyli wielokrotnie ludzie niczego nie osiągają, tylko mają problemy. Potężne problemy, z którymi nie umieją sobie dać rady często. Nawet ci, którzy idą i walczą, bardzo często upadają, wycofują się. Ja znam ludzi, którzy biegali po mieście, głosili Ewangelię, cuda chcieli oglądać, a dzisiaj, no nie chcę mówić, gdzie są dzisiaj, ale się domyślacie, gdzie są. To jest normalne? Słyszeliście, żeby jakiemuś apostołowi się to przytrafiło? Oni życie oddali za to, co robili. Życie położyli dla Chrystusa. No nie było żadnego przypadku. Niezwykle ważną rzeczą jest, żebyśmy rozumieli, z czym mamy do czynienia. Jaki błąd popełnili uczniowie? Najpierw przyjrzymy się, jaki błąd popełnili. Powiedzieliśmy o tym, że oni podglądali i nauczyli się, że Jezus tak wypędza, tak uzdrawia, przepraszam. W tym przypadku byli przekonani, że chodzi o uzdrowienie, że Jezus tak uzdrawia. Zobaczcie, że coś takiego zdarzyło się w Biblii. Ja tylko jeden fragment przytoczę. To są Dzieła Apostolskie, 19 rozdział. Też ktoś podglądając chciał zrobić dokładnie to samo, co tamten. 19 rozdział 13-17. A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Jezusa, Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy. Mówiąc, zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. No, jakby w porządku formułka, co tu się nie zgadza. Zgadza się. A było 7 synów niejakiego Scewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. A odpowiadając zły duch, rzekł im, Jezusa znam. Wiem, kim jest Paweł. Ale wy coście za jedni. To jest tak kabaretowe jest. Ale oni się sami narazili na to. I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch, przemógł ich, i pognębił, tak iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu. Mówiąc takim naszym codziennym językiem, po prostu sprał ich. Po prostu ich sprał. 1:7. Nic dziwnego. W nim był zły duch. Co zrobili ci ludzie złego? Nie znamy serc tych ludzi. Nie wiemy, jacy to byli ludzie. Jest o nich napisane, że byli zaklinaczami żydowskimi. No nie najlepiej to o nich świadczy. No ale zrobili coś, co zaobserwowali. Oni się powołali na autorytet.
Paweł robi tak, to my robimy tak. To musi zadziałać. No nie zadziałało. Znamy to, prawda? Czasami dzieje się coś na naszych oczach. Ludzie się modlą o uzdrowienie. Działa? No nie działa. Oczywiście są bardzo różne wyjaśnienia. A, brak wiary u tego wierzącego. Albo może olej był za stary. Też i tak może być. A może go było za mało? Bo przecież w Biblii mówi, że to ścieka. No to chlas mu butelkę całą na głowę. Na pewno pomoże. Nie pomaga. No to co jeszcze można zrobić? No to głośniej. No to tak będziemy się wydzierali, że w niebie będzie słychać. Ktoś mi taką historię opowiedział, że był na pewnym nabożeństwie i tak się ludzie darli tam, ale tak się darli, że on nie mógł zrozumieć, o co im chodzi. I poszedł po nabożeństwie i zapytał, czemu wy się tak drzecie? I powiedzieli mu tak, darliśmy się, bo wiemy, że teraz Pan Jezus nas usłyszy. Dobre, nie? Mam przygłuchego Zbawiciela mamy. Bębenki mu uszkodzili, czy co? To są wszystko nasze wyobrażenia, którymi próbujemy przykryć prawdę o tym, że nic nie wiemy. Nic nie wiemy. Jesteśmy jak we mgle. Dzieci we mgle. Ale to nie wszystko. Uczniowie nie rozumieli nauki Pana Jezusa. To jest dopiero numer, że oni nie rozumieli nauki Pana Jezusa. 16 rozdział Ewangelii Mateusza, 13-20. Tam jest ta historia, za kogo ludzie mnie uważają. A w końcu za kogo wy mnie uważacie? Oni nie wiedzieli. Dopiero przyszło z góry. Z góry przyszła jasność, światło do głowy Piotra, bo Jezus to powiedział, że Duch Święty ci to objawił. I dopiero dopiero za sprawą Ducha Świętego Piotr mógł powiedzieć, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Ale oni nie wiedzieli, nie mieli pojęcia, nie rozumieli, o czym Jezus mówi, nie mieli pojęcia, z kim mają do czynienia. 21-23. Tam jest mowa o śmierci Pana Jezusa. A co Piotr mówi? Nie, przyjacielu, dajże spokój. Jak ty byś tak zginął, to co my zrobimy? Co mu Jezus mówi? Idź precz ode mnie. Myślisz o tym, co ludzkie, a nie o tym, co boskie. Bardzo wielu ludzi, którzy są w kościołach, myśli o tym, co ludzkie. Budzą się dopiero wtedy, jak jest zapowiedź. Teraz się będziemy modlić o uzdrowienie. Oni są od razu pierwsi. Już halleluja. Ręce do góry. Mantrują. Modlitwa była. Nic. A to winien ten, co tam się modli z przodu. Bo gdybym ja tam poszedł. Znacie to. Jak ludzie, którzy nie rozumieli Jezusa, mogli wypełniać Jego wolę? Pomyślcie, jak ludzie, którzy nie rozumieli Jezusa, mieli, powtarzając formułki, które Jezus wypowiadał, mieli cokolwiek uczynić w życiu. No nic nie mogli zrobić. Byli bezradni. Jezus zresztą im mówi, jesteście bez wiary. Nie ma w was wiary. Jesteście przewrotnymi ludźmi. Jak długo jeszcze będę z wami chodził? Jak długo będziecie słuchali tego, co mówię? Niestety, jeżeli mamy być uczniami Jezusa Chrystusa, to nie możemy mówić, że my wierzymy tak, jak wierzył Jezus. Przecież Jezus był niewierzący, on był wiedzący. A my nie wiemy. My nie wiemy, ani nie wierzymy. Przecież nie rozumiemy naszego Zbawiciela. Mówię oczywiście o uczniach, którzy wtedy tam odpowiadali mu. A myślicie, że my tak jesteśmy naprawdę bardzo do przodu w tych sprawach? Co to znaczy dla mnie, że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus jest Synem Bożym? Ja sobie wyobrażam, że jak do kogoś przychodzi taka informacja po raz pierwszy, to zachowuje się Jan jak Jan na Patmos. Po prostu jest blady z przerażenia, leży na podłodze i nie podnosi głowy z wrażenia.
A ileż to razy oglądamy, jak ludzie traktują Pana Jezusa jak kumpla? Dosłownie, jak kumpla. Taki fajny, taki kolo, jak to tam jeszcze się dzisiaj mówi. Taki ziom. Nieporozumienie kompletne. Nie pojmowali też uczniowie, z czym tak naprawdę się mierzą. I zobaczcie, ja przytoczę parę fragmentów Bożego Słowa, ale chcę na początek powiedzieć, gdyby Bóg nie był z nami, tak jak był z nimi, to z czym się zetknęli, to by ich zabiło. Po prostu by ich zabiło. Dzieje apostolskie 5:3. My się często spotykamy z takimi sytuacjami, o których tutaj będę czytał, nie będę tego za bardzo komentował, bo one są wymowne. Rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje? Widzicie, do wierzącego człowieka szatan znalazł dostęp i omotał go. I teraz idź i módl się o tego człowieka. Idź i módl się o tego człowieka. Powiem wam, rzadko o tym mówię, nigdy o tym nie mówiłem publicznie, więc pewnie pierwszy raz to powiem. Wiele lat temu brałem udział w takiej modlitwie o pewnego człowieka, który niewątpliwie albo był duchowo związany, albo wręcz opętany. Tego nie jestem w stanie dzisiaj rozstrzygnąć. Modliłem się wtedy razem z moim przyjacielem. I na własne oczy widziałem, jak ten człowiek, ten mój przyjaciel, pofrunął w powietrzu dobry metr i spłynął po ścianie, prawie nieprzytomny. A chcę wam dodać, że to był lekarz. Więc to nie był przypadkowy osobnik. Nie wiemy, z czym mamy do czynienia, a bierzemy się za to. Słuchajcie, jak wjeżdżamy do ja nie wiem, jak wy macie, ale jak ja wjeżdżam do zakładu, do mechanika samochodowego i widzę, że to jest po prostu jakiś Armagedon, to wyjeżdżam. Nie zostawię mu samochodu, bo bym wyjechał rowerem pewnie. A w duchowych rzeczach nie jesteśmy w ogóle otwarci na to, żeby badać takie rzeczy. Dzieje apostolskie 26:18. Aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga. Głosimy Ewangelię ludziom, którzy są pod władzą szatana. I co my sobie wyobrażamy, że idziemy do świata, głosimy Ewangelię, a szatan sobie na to patrzy, myśli, no fajnie, no jak się nawrócą, to będzie miło, nie? On walczy i użyje wszystkich sposobów. Nie mamy pojęcia nawet, jaki ma katalog możliwości. I nawet nie mamy pojęcia, jakich świństw jest w stanie użyć diabeł, żeby się sprzeciwić naszemu działaniu. Gdyby Bóg nie był z nami, to każda próba głoszenia Ewangelii skończyłaby się co najmniej potężnym laniem, jaki otrzymalibyśmy. 2 Koryntian 2:11. Aby nas szatan nie podszedł. Jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Wszystkie te fragmenty, które przeczytaliśmy, mówią nam prost o jednej rzeczy. Że szatan jest tym, który się sprzeciwia nam. Nie tylko się sprzeciwia defensywnie, ale chce nas zaatakować. I wielu ludzi zupełnie niezrozumiały sposób bierze się za coś, co się czasami dla nich bardzo źle kończy. Bo byłem świadkiem sytuacji, kiedy ludzie się modlili o innych ludzi i sami później mieli wielkie problemy. Biblia mówi, nie nakładaj pochopnie swoich rąk. Nie nakładaj zbyt pochopnie swoich rąk. To się może źle skończyć. Lekceważymy to. Bardzo chętnie pchamy te ręce na kogoś. Co chcemy przez to udowodnić? Że tacy jesteśmy ważni? Że taką władzę mamy?
Nie wiem, co chcemy przez to udowodnić, ale może byście, bracie, siostro, zastanowili nad tym, co robicie. To nie jest takie proste. Przyjrzyjmy się, co Pan Jezus powiedział, jak należy do takich sytuacji się przygotować. Tu jest powiedziane, że ten rodzaj, w tym przypadku chodziło o demona. On nie wychodzi inaczej, jak przez modlitwę i post. Co zrobić w takim razie? Czy mamy w takim razie sobie pozwolić na kilkudniowy post? Może 3 dni postu i modlimy się, tak? No tak Pan Jezus powiedział. Nie. Pan Jezus niczego takiego nie powiedział. On po prostu powiedział o tym, jak ma wyglądać życie człowieka, jeśli ma to przynieść jakikolwiek rezultat w postaci także, to jest ważne, duchowej walki, bo toczymy duchową walkę. Słowo, którego używa Pan Jezus, to nistia, co oznacza post i głodówka. Post i głodówka, czyli jest wskazane wyraźnie, że nie chodzi o post jako oderwanie się od czegokolwiek, tylko niejedzenie. To jest ciekawe. Dlaczego to? Dlaczego w taki sposób? Ciekawe jest to tym bardziej, że kiedy sięgniemy do Ewangelii Mateusza i zobaczymy, jak to się stało, że Pan Jezus rozpoczyna swoją służbę, to najpierw Go widzimy na pustyni. I tam jest taka ciekawostka, bo tam jest napisane, że Pan Jezus na pustyni pościł. Tam jest greckie słowo nistevo, które pochodzi od tego słowa, ale ono mówi dokładnie o dobrowolnym wyrzeczeniu się pokarmu. Co się tam działo na tej pustyni? Zwróćcie uwagę, to nie było przebywanie na pustyni i niejedzenie. Tam była wojna. Zanim Pan Jezus poszedł i, jak czytamy, uzdrawiał, wyganiał demony, to Duch Święty go wyprowadził na pustynię. Dlaczego go wyprowadził? Żeby on pościł tam. Dobrowolnie, żeby pozbawił siebie jedzenia i napoju. I Duch Święty wtedy też pozwolił na to, aby diabeł zaatakował Jezusa. Diabeł atakował go 3-krotnie. To nie znaczy, że to było 3 razy. Jest mowa o 3 atakach. Ten jeden atak mógł trwać wiele dni. I wszystkie te 3 ataki miały złamać Jezusa tak, aby poszedł na skróty w swojej służbie, aby zawarł kompromis z diabłem, aby nie był tak radykalny w tym, co chce osiągnąć. Oczywiście Pan Jezus wygrał tę potyczkę, ale zapisałem sobie przynajmniej 7 takich punktów, które wynikały wprost z tej duchowej walki, które stały się udziałem Chrystusa i powinny się stać udziałem każdego z nas. Czy to znaczy, że powinniśmy się udać na pustynię na 40-dniowy post? Odpowiedź moja brzmi: nie wiem. Jesteśmy różni i w różny sposób funkcjonujemy, ale niewątpliwie winniśmy przed tym, zanim jakąkolwiek służbę weźmiemy w swoje ręce, przejść próbę. To musi być próba. To nie może być zabawa. Ludzie mówią: uzdrawiamy jak Jezus. Guzik, prawda, niczego nie robimy tak jak Jezus, bo musielibyśmy być jak Jezus. Robimy to w autorytecie Jezusa, ale nie jak Jezus. A kiedy możemy to robić w autorytecie Jezusa? Kiedy Jezus nas wypełnia. Kiedy Jezus jest w nas. Kiedy między nami a Jezusem właściwie nie ma niczego. Jesteśmy w pełnej jedności. Kiedy diabeł, z którym się konfrontujemy, ustępuje wtedy i tylko wtedy, gdy zobaczy Jezusa w nas. A nie dlatego, że my mu każemy coś. Ja już pomijam ten ruch wiary, który twierdzi, że my mamy autorytet. Jaki my mamy autorytet? Jaki masz autorytet bez Jezusa? Żadnego. Jesteś 0, które diabeł jednym dotknięciem palca rozpłaszczy na ścianie. Takim jesteś przeciwnikiem dla diabła. Diabeł dlatego słucha, bo Jezus jest z tobą. Ale jeśli Jezusa z tobą nie ma, to ci takie lanie zrobi, jak tym synom arcykapłana.
Nie pozostaniesz bez jednego miejsca, które będzie cię bolało i duchowo, i zewnętrznie. To tłumaczy, dlaczego często ludzie, którzy się do takiej służby biorą, sami ponoszą klęski i sami odpadają czasami. Wiecie, to tak trochę wygląda, jakby saper poszedł rozbrajać minę, ubrał sobie słuchawki, reggae sobie słuchał, podskakiwał przy tym, zapalił sobie jeszcze skręta, no i idzie minę rozbrajać. No wyleci w kosmos na pierwszej i będzie się dziwił, jak to się stało. Przecież robiłem wszystko tak, jak mnie nauczyli. No właśnie nic nie zrobiłeś tak, jak cię nauczyli. Nic. Po pierwsze, Jezus nauczył się, podkreślam słowo nauczył się, ponieważ Biblia mówi, że On nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. On nauczył się, co to znaczy wyrzekać się siebie. I o tym mówi list do Filipian, 2:5-8. Czy wyrzekłeś się siebie? Czy wtedy, kiedy idziesz do służby, jakikolwiek, ale załóżmy, że jest to ta służba, kiedy wyganiasz demony, czy uzdrawiasz, czy co wtedy jest motorem twojego działania? Chcesz się pokazać? Ktoś powie, nie, nieprawda. Są ludzie, którzy chcą się pokazać. Co jest motorem twojego działania? Czy chcesz pomóc temu człowiekowi naprawdę? No tak, oczywiście, to pomyśl najpierw, że temu człowiekowi najpierw Bóg pomaga. Ty jesteś tylko naczyniem, przez które Bóg może przelać na niego błogosławieństwo. Czy jesteś naczyniem zatkanym, czy odkorkowanym? Czy Bóg przez ciebie może działać, czy nie? No właśnie, tu mamy pytanie. Kim jesteś? Jakim jesteś człowiekiem? Czy wydajesz święte owoce w swoim życiu? Czy wylewa się z ciebie błogosławieństwo na wszystkich ludzi? Często się niestety tak dzieje, że ludzie, którzy żyją byle jakim życiem, pierwsi lecą do tego, żeby kłaść ręce na kogoś tam. To jest przerażające i często niestety pastorzy w ogóle nie reagują. No bo to jest Kościół Nowego Przymierza. To nie jest żaden Kościół Nowego Przymierza, to jest zabawa w Kościół Nowego Przymierza. Druga rzecz. Musisz odrzucić drogę, która nie prowadzi przez Boże Słowo. To, co diabeł chce zrobić, to dokładnie to, co zrobił z Ewą i z Adamem. Tak, Bóg powiedział, to wszystko jest prawda, ale. Ale. Ja kocham ludzi, naprawdę. Kocham ludzi, którzy zawsze wiedzą i mówią, ale. Są w całkowitej zgodzie jedności ze Bożym Słowem, ale. Jak im powiesz, zapytasz ich o cokolwiek z Bożego Słowa, to powiedzą dokładnie tak, jak jest napisane, ale. Skąd to ale? Proste. Oni nie odrzucili swojej własnej drogi. Oni mają swoją własną drogę. Tylko oni chcą tą własną drogę wkleić w Boże Słowo. Tak, żeby to wyglądało, że to jest co prawda Boża droga, ale to jest ich droga. O, to byłoby najlepsze. Nawet nie próbuj służyć wtedy. Nawet nie próbuj podchodzić do ludzi i kłaść ręce. Nawet nie myśl o tym, że mógłbyś wtedy uzdrawiać albo wyganiać demony. To byłaby ogromna pomyłka. Tragedia by się zdarzyła. Trzecia rzecz. Czy odrzuciłeś wszelkie oferty ze strony świata? Czy odrzuciłeś wszelkie oferty ze strony diabła i poświęciłeś całe swoje życie Bogu? Tylko ty wiesz, czy to jest prawda. I zanim zrobisz krok w kierunku człowieka, który jest po ciebie, stań i odpowiedz sobie zgodnie z prawdą. Bo jeśli tego nie zrobiłeś, to jesteś zgubiony. To, co w tym człowieku jest, nie wiesz, co w nim jest, a jeśli tam jest demon, to przejdzie na ciebie i zniszczy cię. A ty jeszcze się będziesz cieszył, jakie ty masz namaszczenie. A jak zaczniesz biegać i szczekać, to powiesz, Bóg jest wielki. A wiesz, co ja bym zrobił? Wziąłbym cię na smycz do budy, bym cię zapakował, bo tam jest twoje miejsce.
A czemu tak zrobiłeś? Bo chodzisz własnymi drogami. Bo idziesz na kompromis ze światem w różnych sprawach. I ty wiesz o tym, Bóg też wie o tym. Ale pamiętaj, diabeł o tym wie. Nie, że jest wszechwiedzący, bo nie jest. Ale obserwuje. I wie, kiedy uderzy. Skąd wiemy, że obserwuje? No, mówi o tym Boże Słowo. Chodzi wokół nas jak lew ryczący. I szuka. Aż znajdzie. A jak znajdzie, to cap. I już ma pokarm. Czy uznałeś autorytet świętego Boga we wszystkich dziedzinach swojego życia, a także w swojej pobożności? Pamiętajmy, że tego wszystkiego nauczył się Jezus tam, na pustyni. Tam na pustyni to wszystko Jezus wypowiedział i później przez 3,5 roku tak żył. I diabeł nic nie mógł zrobić. Dlaczego to przygotowanie jest ważne? Bo ty masz iść tak, aby diabeł nie mógł cię tknąć. Diabeł cię może zamknąć w więzieniu. Diabeł może krzyczeć na ciebie, ryczeć na ciebie. Może kłamać na twój temat. Ale ty trwasz jak skała. Jeśli przygotowałeś się we właściwy sposób. Czy wyzbyłeś się własnych pragnień? Jeśli nie wyzbyłeś się własnych pragnień, jesteś zgubiony. Dlatego, że diabeł nawet pozwoli ci kogoś uzdrowić. Po to, żebyś wzrósł w pychę. Też kiedyś słyszałem historię, opowiadano mi o pewnym człowieku, który uzdrawiał. W szczególny sposób miał taki dar, tak to zostało mi przedstawione, uzdrawiania ludzi z choroby, uciekła mi nazwa, tu medyków mamy, tak, stawy wykręca, jak się to nazywa? Jak? Artretyz, tak. W szczególny sposób właśnie uzdrawiał ludzi, którzy mieli problemy z artretyzmem. I ten człowiek, który przekazywał nam to, to na szkole biblijnej nam opowiadał, był przyjacielem tego usługującego. I nie widzieli się wiele, wiele lat i on przyjechał kiedyś go odwiedzić. I tam próbuje wejść do domu, ale słyszy tylko, żeby wejść. No to wchodzi do domu, rozgląda się, słyszy głos, ale nie widzi człowieka. I okazało się, że ten człowiek nie mógł siedzieć, nie mógł leżeć, nie mógł chodzić, nie mógł stać. W przedziwnej pozycji był przy stole, powyginany na wszystkie strony. I opowiedział mu, że, to już tak skracam, opowiedział mu ten człowiek, taki powyginany, że przez lata usługiwał i popełnił pewien błąd, bo gdzieś dopuścił taką myśl, że to on usługuje, że to on tych ludzi uzdrawia. No i poniósł tego konsekwencje. To nie tak, że Bóg się na nim zemścił. Bóg się na nim nie zemścił. Ale jak zaczął własnymi siłami walczyć z diabłem, no to przekonał się, co to znaczy taka walka. Jak się to może skończyć? Czy wyzbyłeś się własnych pragnień? Jeśli nie wyzbyłeś się własnych pragnień, jeśli nie chcesz pełnić woli Bożej, tylko swoją wolę, to nie bierz się za jakąkolwiek służbę, a tym bardziej za służbę, gdzie konfrontujesz się z diabłem. Konfrontujesz się z chorobą, a tak naprawdę często nie wiesz, czym się konfrontujesz, bo jeśli nie jesteś duchowym człowiekiem, to nie masz żadnego rozeznania, z czym się konfrontujesz. Czy przyjąłeś namaszczenie od Ducha Świętego? Wielu powie tak, ale jest druga część tej myśli. Czy zgodziłeś się z konsekwencjami tego namaszczenia? Co to za konsekwencje? No to przyjrzyjmy się, jakie konsekwencje spotkały Pana Jezusa. Przyjrzyjmy się, jakie konsekwencje spotkały apostołów. Przyjrzyjmy się, jakie konsekwencje spotykają przez 2000 lat ludzi, którzy
oddali swoje życie Chrystusowi. Jeżeli nie jesteś gotowy ponosić takich konsekwencji, nie bierz się za jakąkolwiek służbę, a o tej, o której wspominamy dzisiaj, w szczególny sposób nie. No i wreszcie ostatni, siódmy punkt, który sobie zapisałem. Czy jesteś gotowy do służby według woli Boga? Co to znaczy? To znaczy gotowy wtedy, kiedy Bóg chce, nie wtedy, kiedy masz czas? Gotowy do służby tak, jak Bóg chce, nie tak, jak ty tego chcesz? Czy jesteś do dyspozycji swojego Boga? Jeśli nie jesteś, nie bierz się za służbę, a szczególnie za tę służbę, o której dzisiaj tyle mówimy. Werset 22, 23, przeczytajmy raz jeszcze. Przepraszam, po raz pierwszy je przeczytamy, one przedłużają nasz tekst. A gdy przebywali w Galilei, rzekł im Jezus: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Zabiją go, ale on trzeciego dnia będzie wskrzeszony z martwych. I zasmucili się bardzo. Dlaczego ten tekst się tutaj znalazł? Ja wierzę w to, że Ewangelia nie tylko jest napisana zgodnie z prawdą, ale jej zapis też ma znaczenie. Wiemy, że na przykład Ewangelia Jana nie jest chronologiczna, my wiemy o tym. Natomiast co do pozostałych trzech Ewangelii, przypuszczamy, że są chronologiczne. Aczkolwiek są tutaj też pewne dyskusje na ten temat. Jezus mówi o przygotowaniu się do duchowej walki i zaraz potem mówi o śmierci, swojej śmierci. Musimy zrozumieć pewną rzecz niezwykle ważną. Świat toleruje tak zwanych chrześcijan, czyli toleruje ludzi, którzy chodzą do kościoła, tak to nazwijmy, ale nie toleruje ludzi, którzy wierzą. Nie toleruje ludzi, którzy głoszą Ewangelię. Nie toleruje ludzi, którzy żyją świętym życiem. Takim ludziom świat się sprzeciwia. I nie mam na myśli tego, że nawracają się ludzie, owszem, nawracają się, ale świat jako system nie zaakceptuje świętych ludzi. Musimy mieć tego świadomość. Jeżeli chcesz spokojnie przeżyć swoje życie, to chodź sobie do kościółka. Nie wiem, co ci doda, no ale przeżyjesz spokojnie swoje życie. A jak świat się zgodzi, to jeszcze ci pozwoli paczki na święta zrobić dla potrzebujących. I świat tylko tego oczekuje, niczego więcej. A broń Boże, żebyś zaczął poważnie traktować to, w co niby wierzysz. Świat nie toleruje tego i nie zaakceptuje tego nigdy. Druga ważna rzecz, o której chcę powiedzieć. Jak to się stało, że ten człowiek został jednak uwolniony? Wcześniej czytamy o tym, że Jezus był na górze z trójką apostołów i tam został przemieniony. Kiedy zszedł na dół, człowiek został uzdrowiony. Jaki z tego wniosek? Że wszelkie uzdrowienie, wszelkie uwolnienie przychodzi z góry. Nie tylko trzeba z góry zejść, bo tam fizycznie to nastąpiło, ale wszystko przychodzi z góry, kiedy zaczniesz myśleć o tym, że ty z siebie uzdrawiasz, że ty swoją siłą, swoim autorytetem walczysz, to jesteś skończony. To jest po tobie. Jesteś zwiedzionym człowiekiem, który będzie takie bzdury wokół opowiadał, że ty masz moc do tego, aby zwyciężać. Nie masz żadnej mocy. Bez Chrystusa jesteś nikim. Nikim. W Ewangelii Jana w 4 rozdziale, 23, 24 wersecie przeczytamy, że Bóg, który jest duchem, szuka takich, którzy mieliby z Nim relacje w duchu i w prawdzie. To jest jedna z najbardziej niepopularnych myśli w Biblii, bo my chcemy wszystko widzieć, dotknąć, sprawdzić, powąchać, a Bóg chce mieć z nami relacje na zupełnie innym poziomie. Do czego to jest potrzebne? Dlatego, że człowiek, który żyje tak z Bogiem, ma duchowe wejrzenie. I wtedy, kiedy masz do czynienia z człowiekiem, który jest w potrzebie, ty wiesz, co naprawdę mu dolega. Nie zawsze trzeba się pchać z rękami, żeby uzdrawiać. Czasami wystarczy rozmowa. Czasami wystarczy
zachęta. Ale są sytuacje, kiedy trzeba w imieniu Jezusa zmierzyć się z demonem, który opętał człowieka, a może nawet z legionem demonów. I co zrobisz, jak jesteś niewierzący? Przegrałeś w skrytesem. Dlatego tak często się zdarza, że modlimy się o pewne rzeczy, modlimy się o uzdrowienia, ponosimy porażki. Trzecia ważna rzecz. Wielu ludzi o tym nie chce pamiętać. Ale ludzie, którzy są ludźmi żyjącymi w duchu, rozumieją to. Biblia uczy nas o tym, że Bóg ma swoją suwerenną wolę. To nie jest program, który można wpisać, kliknąć i jest człowiek uzdrowiony. Nie. Bóg wie, co dla człowieka jest dobre i właściwe. Czasami jest dobrze, jak człowiek choruje. Naprawdę jest dobrze. Bo czasami tylko choroba złamie i skruszy człowieka tak do cna, że może być uratowany. Ale żeby to wiedzieć, to trzeba być człowiekiem żyjącym w Duchu Świętym. Trzeba mieć relację z Bogiem na poziomie ducha. Trzeba mieć za sobą ludzi, którzy się o ciebie modlą, wspierają cię w modlitwie. Trzeba mieć za sobą zbór, który rozumie potrzeby głoszenia Ewangelii, rozumie odpowiedzialność za głoszenie Słowa Bożego w mieście. Trzeba po prostu być częścią ciała, które żyje, oddycha Chrystusem. Zwróćcie uwagę, wszelkie przebudzenia, jakie miały miejsce, to nie były indywidualne rozgrywki. Zaczynało się od pojedynczych osób, to prawda, ale natychmiast gromadzili się ludzie, setki, tysiące. Przebudzenie walijskie, ostatnie duże przebudzenie w Europie, to przebudzenie tym się charakteryzowało, że nabożeństwo trwało 24 godziny na dobę. Kaplice były ciągle pełne ludzi. Ludzie modlili się non-stop. Jedni wychodzili, szli do pracy, może szli wypocząć, inni wchodzili. Wyobraźcie sobie, jak wielkie było to przebudzenie, jeśli ktoś zna trochę Anglików, no Walijczyków, no to niby to samo, że oni przestali w piłkę nożną grać, zawiesili rozgrywki ligowe. To jest nie do pomyślenia. Przecież to jest religia. Prawie że. Walia, która wtedy słynęła z tego, że były tam kopalnie węgla, zetknęła się z problemem, prawdziwym problemem. W kopalniach służyły konie, to one ten węgiel tam przewoziły. Walijczycy, kiedy do koni mówili, to przeklinali. Kiedy się nawrócili, przestali przeklinać. Konie przestały pracować. Autentyczny problem był. Co zrobić? Jak to zrobić, żeby to działało znowu? Mówię o tym dlatego, żebyśmy zrozumieli, że tam, gdzie ludzie naprawdę żyją świętym życiem, tam dzieją się cuda, nawet niezaplanowane. Tam nikt niczego nie planuje. Ileż jest świadectw ludzi, którzy nie tylko w tamtym czasie, ale przecież także i teraz, w tych czasach, w normalnych tak zwanych zborach, czasami stawali na progu, klękali, płakali i nie mogli wejść do kościoła. Przepraszam, do kaplicy nie mogli wejść. No nie mogli wejść, dlatego że Duch Święty im nie pozwalał. Nikt rąk nie pchał, nikt nie rozmawiał z nimi, nikt ich nie znał nawet. A oni się nawracali. A oni byli uwalniani tam, uzdrawiani często byli. No musimy zrozumieć, że to nie jest nasza rola. My jesteśmy tylko naczyniami, przez które Bóg działa. Ale to nie my mamy władzę, to Chrystus ma władzę. Jeśli jestem naczyniem brudnym, zatkanym, wypchanym własnymi pomysłami na życie, to jak Bóg ma takie naczynie użyć? Do czego? Przecież nawet się na śmietnik nie nadaje. To naczynie musi być obmyte we krwi Chrystusa. To naczynie musi być święte. To naczynie musi się po prostu nadawać do pracy. My nie mówimy tu o żadnym zbawieniu. Człowiek, który jest zbawiony, często naprawdę jest daleko, daleko do jakiejkolwiek służby. On się dopiero uczy, jak być Bożym dzieckiem. Zaczyna dopiero rozumować, jak się poruszać w tym Bożym Królestwie.
Ale nie o takich ludziach mówimy. Mówimy o ludziach, którzy ośmielają się mówić o sobie, że my jak Chrystus chcemy, a nic nie zrobili w swoim życiu, żeby być jak Chrystus. Oni tylko chcą uzdrawiać jak Chrystus. Oni tylko chcą demony wyganiać jak Chrystus. Ale nie żyją jak Chrystus. Nie żyją jak Chrystus. A dlaczego nie żyją jak Chrystus? To jest zabronione, czy to jest nieprzewidziane? Jak to jest? O co z tym chodzi? Cena, którą trzeba za to zapłacić, ich nie interesuje. Lepiej wziąć do kieszeni, no może do kieszeni się nie zmieści, do ręki litrową butelkę oleju i o 12 w nocy latać po cmentarzu czy wokół cmentarza i kropić cmentarz i zabraniać demonom, że wychodziły z cmentarza. To jest dopiero służba. Wariatkowo. To się nadaje tylko do szpitala psychiatrycznego. Co to ma wspólnego z Bogiem? Ale wiecie, to każdy głupi potrafi z butelką latać. A nawet powiem więcej, nawet jak małpę wytresuje, to małpa też będzie biegała wokół cmentarza i kropiła cmentarz oliwą. Znaczy, o to chodzi? To jest ta charyzmatyczność Kościoła? Przecież to jest narażanie Kościoła na śmieszność, na kpinę. Widzimy, żeby Chrystus coś takiego robił? Żeby biegał z butelkami pełnymi oliwy. Oliwy było pod dostatkiem, można było. Zachowujmy się jak ludzie, którzy no mają po prostu pewien poziom. No, ja nie wiem, jak już to nazwać, ale kiedy mówię Chrystus, to czuję powagę. Kiedy mówię chrześcijanin, to spodziewam się, że to jest ktoś podobny do Chrystusa. A nie jakiś dziwak, który nie wiadomo czego chce, nie wiadomo co robi. Zdarza się, że tam ludzie wypisują, że ja nie wierzę w cuda. Ludzie, żebyście wiedzieli, w jakie ja cuda wierzę, to byście włosy potracili z wrażenia. Zresztą nie tylko wierzę, ale przeżywaliśmy w naszym zborze prawdziwe cuda. Uzdrowienie z raka. Uzdrowienie z innych chorób i to takich, wiecie, że nie, że kolano boli albo tam je szczyka w lewym boku. Pomyślcie. Jeżeli słuchacie dzisiaj tego, o czym mówimy, pomyślcie. W którym miejscu jesteście? Czy jesteście z Chrystusem na górze i oglądacie Jego chwałę i w autorytecie tej chwały schodzicie, żeby służyć ludziom? Czy też interesuje was tylko i wyłącznie, aby dorwać się jakiegoś biednego człowieka i wmówić mu, że teraz jak się będziecie modlić, to on będzie uzdrowiony. Jeszcze raz powtarzam, mówiłem to niejednokrotnie. Szpitale są pełne chorych ludzi. Masz pewność, że Bóg cię chce używać? Idź do szpitala, nie biegaj po ulicy. Za każdego uzdrowionego człowieka w bielskim szpitalu dostają ode mnie 100. Patrzcie, jaki interes. Jestem pewien, że nikt nie podejmie tego wyzwania. Czy dlatego, że nie znają woli Bożej? Nie. Bo nie mają nic, co mogliby dać. Ale ja wam coś powiem. Ja bym poszedł się modlić. Ale ja po prostu nie wiem o tych ludziach niczego. Ja nie wiem, kim jest ten, który leży na łóżku. Nie mam pojęcia. Skąd ja mam wiedzieć, jaka jest wola Boża do tego człowieka? Jeżeli on do mnie przyjdzie, to najpierw go dobrze zapytam, kim on jest i co on chce. Czy on rozumie, o co prosi? I tak, będę się o niego modlił. Nie będę się bał nałożyć rąk i modlić się o niego. Ale nie podejdę do człowieka na ulicy, żeby na niego kłaść ręce. Bo ja wiem, co na mnie wejdzie przez tego człowieka. Już nie mówię o świerzbie, tylko mówię o czymś, co jest duchowe. Ludzie wierzący są odpowiedzialni. Nie składają pustych obietnic. Ludzie wierzący to uczniowie Jezusa Chrystusa. A w związku z tym, żeby zakończyć to mądrze, to wam powiem tak. Zanim się zaczęła sprawa z wyganianiem tego człowieka,
To jest 17 rozdział. Jest końcówka 16 rozdziału. A końcówka 16 rozdziału brzmi: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. I to jest klucz do świętej służby, pełnej autorytetu i mocy. I to służby na wszystkich poziomach. Nie tylko tej, kiedy uzdrawiamy, właściwie kiedy Bóg uzdrawia, używając nas. Nie tylko wtedy, kiedy są demony wyganiane, ale także wtedy, kiedy biorę po prostu do ręki szmatę i wycieram i myję kibel w moim kościele, bo to ktoś musi zrobić. I to też jest namaszczona służba. Byłoby świetnie, powiem wam, gdyby takie zarządzenie przyszło do kościołów. Jeśli chcesz służyć jako misjonarz, jeśli chcesz służyć jako kaznodzieja, jeśli chcesz służyć jako ewangelista, jeśli chcesz służyć jako pastor, to masz rok w WC. Szmata, szczotka, rękawiczki, a jak przy tym narzekasz, to bez rękawiczek. Tak, żeby się nauczyć pokory. A wtedy będziesz wiedział, co z człowieka wychodzi. I zastanowisz się, jak to jest możliwe, żeby coś takiego z miłych ludzi wychodziło. Trzeba się dobrze zastanowić, zanim się ktoś weźmie za służbę. To jest te 40 dni postu. To jest te 40 dni bez jedzenia, bez chwały. Jeszcze ci będą mówić, że a tam jeszcze nie domyte. Będziesz zgrzytał zębami? To kolejne pół roku sobie dołóż. Jak ci już wszystkie zęby wypadną ze zgrzytania, to już będziesz wiedział, że się nie nadajesz. Ciesz się, że Bóg cię zbawił. Amen.